Panowie, Wojtek powiedział, że lepszych piłkarzy nie mamy, że to był nasz pierwszy garnitur. Pierwszy garnitur, czy w takim garniturze to by się trener na wesele raczej nie wybrał? Nie, no nie przesadzajmy, nie możemy też tak krytycznie podchodzić do gry reprezentacji, bo z drugiej strony to nie było tak, że Holandia nas rozjechała, wygrała 5 czy 6-0 i miała 10 sytuacji bramkowych, bo jak popatrzymy, to może było 2-3 klarowne sytuacje, z tego wykorzystali. Owszem, można powiedzieć, że była powtarzalna gra Holendrów i widać było, że te bramki, które zdobyli, no to też musimy tutaj przeanalizować to, że to jednak była słaba współpraca naszych wahadeł ze stoperami, bo jak widzimy przy pierwszej bramce wyjście Kiwora poza obręb szesnastki, przy drugiej bramce właśnie Bednar wyszedł tak samo bardzo wysoko i to pokazuje, że w fazie niskiego pressingu jak wahadła nie współpracują ze stoperami, no to ci stoperzy jakby tam nawet Van Dijk wyszedł tak daleko i taka przestrzeń powstała, gra po trójkącie, gdzie zostaliśmy ograni naprawdę, to też by sobie nie poradził, prawda? Dlatego tutaj trzeba troszeczkę popracować nad organizacją w tej fazie bronienia w niskim pressingu, żeby była lepsza współpraca naszych wahadeł, bo te wahadła dzisiaj w fazie bronienia, w niskim pressingu, tutaj dużo roboty jeszcze.